On był złym stanem technicznym, ale on był również jak gdyby otwartym oknem na świat, bo stąd, jak Państwo wiedzą, idą i surowce, idą i produkty z zakładów chemicznych Police i również idą albo i na pieszo jeżdżą autobusy linii 101, 107 i to jest bliska łączu ze Szczecinem. Także dzisiaj jest dzień taki, jak już mówię, deszczowy, ale w sercach mamy rozsłane wszystkie intencje, że dzisiaj możemy tu zobaczyć to i otworzyć ten nowy wiadukt po remoncie. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tej inwestycji, począwszy od fundatorów, od grupy finansowej, jak i od wykonawców. Wszystkiego dobrego. Ja już tak króciutko, jak zwykle Grupa Zloty uczestniczy w takich przedsięwzięciach na terenie gminy. Może nie we wszystkich, ale staramy się uczestniczyć w większości, dawać dobry przykład dla innych. Jest to, służy mieszkańcom, a mieszkańcy Police to są w większości pracownicy zakładów chemicznych w Police. Cieszymy się, że to zostało zrobione, bo faktycznie ten wiadukt był już w fatalnym stanie, nie tylko złym, panie burmistrzu, ale w fatalnym stanie. I myślę, że następny wiadukt, który będzie robiony na ulicy Kuźnickiej, będzie jeszcze w lepszym tempie zrobiony i powiedzmy będzie mniej uciążliwy dla użytkowników tego wiaduktu. Jest to przykład, jak należy dobrze zrobić robotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Proszę bardzo, panie Andrzej. Jako partner całego projektu, a cały projekt to jest przebudowa ulicy, drogi ulicy Szczecin, nie partycypowaliśmy w tej części, ale to jest fundament pod wszelką współpracę w układzie metropolitalnym, bo tu będzie też kolej metropolitalna prowadzona. Tutaj, tak jak powiedziałem, będzie kontynuowana przebudowa ulicy aż do granic Szczecina. Wszystkiego dobrego tym, którzy potrafili się porozumieć. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, pewnie będzie czas w momencie.